Podziałem punktów zakończyło się niedzielne spotkanie GIEI Ma Lepszy Futsal Leszno i Team Lęborg. W hali Trapez padł remis 4-4. Wynik spotkania otworzyli Lęborczanie za sprawą trafienia Erika Tabaresa Allalba, ale już po chwili gola wyrównującego zdobył Piotr Pietruszko. W kolejnych minutach meczu to goście dominowali na boisku, co poskutkowało dwoma kolejnymi trafieniami w 13 i 16 minucie. Do przerwy wynik brzmiał 3-1. Z szatni leszczynianie wyszli zmotywowani, co przełożyło się na bardziej skuteczny sposób gry biało-czerwonych. W 23 minucie do bramki trafił Sebastian Wojciechowski, a ponad 10 minut później do remisu doprowadził Michał Bartnicki. Leszczynianie kontynuowali dobrą passę i na prowadzenie 4-3 wyprowadził ich Mateusz Lisowski. Lęborczanie tego wieczoru nie mieli ochoty wyjeżdżać z Leszna bez punktów, więc reprezentant Polski Mateusz Madziąg na 2 minuty przed końcem doprowadził do remisu 4-4.